Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mirek ja szczęśliwy. Mirek szczęśliwy. Jak Państwo widzicie. Zmiana władzy. Nie, zmiana, prawda, wizerunku. Ja w czapce. Robert w czapce, a ja bez czapki, prawda? Jak to się mówi? No oczywiście w związku ze zmianą władzy. Tak, ale ja nie mam czego się wstydzić. Ale zakryłeś głowę czapką. Na znak pokuty. Drodzy no, Państwo. Dwie przeciwne opcje, rozumiesz? Mirek zapowiadał troszeczkę inny temat, a to się jakby urodziło. No, zaczniemy tylko inaczej. Zaczniemy troszkę inaczej temat. Wróci Mirka. Widzicie Państwo to dzieło. Ale zimno w tyłek może. Te dzieło, co prawda wykonane solidnie, bo widzę firma solidna, ocynkowane, może nawet postać długo, tylko ja nie bardzo rozumiem, czemu to ma służyć, bo to znaczy, inaczej. Ma służyć, jak jedzie rowerzysta. Każde dodatkowe zgrupowanie ludzi zasłaniających skrzyżowanie, przejście, tudzież i tak są te przejścia niebezpieczne. Niebezpieczne są, tak, Mireczku? To znaczy, nie zgodzę się z tobą z tym, bo i tak on będzie musiał tutaj na tym przejściu, na tych światłach gdzieś stanąć, ten rowerzysta, nie? Ale gdybyśmy to rozważali z punktu, prawda, przydatności, no to rzeczywiście może być taki problem, że tak naprawdę ta zimna rura to w rękę, że tak powiem, zrobi to, że mu zesztywnieje ta ręka. No, nogą może się podeprzeć tutaj na tym dole, ale czy to była inwestycja pierwszej potrzeby, to nie wiem. Ja uważam, że to nie jest inwestycja pierwszej potrzeby. Mamy takie tutaj dziury i rzeczy do naprawy, do poprawienia, że akurat jestem przeciwny i uważam, że jeszcze postawić trzeba saturator, szafkę do przebierania się i prysznic. W tym wypadku jesteśmy bardzo wielkomiejscy, bo skądś gdzieś ten pewnie przykład ściągnięto. Ale rzeczywiście chyba nie rozwiązano go tak do końca właściwie, no bo teraz jakby popatrzeć na to, to chyba są większe potrzeby niż po to, żeby rowerzysta sobie siedząc na rowerze podtrzymał nogę na zmianę świateł. Ale ja, żeby to tak nie było, bo pierwsze, to nawet wie Państwo, drodzy Państwo, ja czasami też nie śledzę wszystkich rzeczy i to było wczoraj, jak tam ktoś się chwalił tym, że takie osiągnięcie szczególne jest w tej kwestii, to ja w pierwszych chwilach to zobaczyłem, myślałem, że to jest taki element do wiązania konia, że to kiedyś, tak, ja pamiętam, że mały byłem, to konie wiązali właśnie takich rzeczy, żeby te konie nie odjechały. Na dzikim zachodzie to też przed knajpą takie były poręcze, gdzie wiązano te konie i jak pijany wychodził, prawda, z tego salonu tak zwanego, to mógł się podeprzeć. I ja czasem, codziennie zastanawiam się, skąd te pomysły się biorą i korzystając z okazji właśnie tych dziwnych rzeczy, tutaj z Mirkiem jadąc rozmawialiśmy, no pewnie większość z Państwa nie jeździ motorami, ale wszystkie białe linie, pasy, szerokie place białe wymalowane, tudzież innymi kolorami pomalowane, dla motorzysty to jest 50 na 50, że będzie leżał. No i na czerwonym też może się poślizgnąć. Też może leżeć i to też jest dosyć dla rowerzysty? Bezrozumnie, bo wychodzi na to, że to jakiś jest rasizm, tak? No rasizm, nie, tak? Jak czerwone, to komuna wraca. No ale te malowanie tego wszystkiego na biało. Ja nie wiem, czy to chodzi o to, żeby spełnić, nie wiem. No dobra, już wylałeś swoje żale, gorzkie żale. Teraz zasuwamy w inne miejsce. Jedziemy dalej. Przenieśliśmy się z Mirosławem, tak? Ja założyłem znowu czapkę, prawda? Bo nie wiadomo, teraz, co nas spotka w tym temacie, który poruszymy. Nie trzeźwi kierowcy. Ale
temat jest bardzo ważny, bo proszę Państwa, w ubiegłym roku, 2022, złapano na gorącym uczynku około 100 tysięcy nietrzeźwych kierowców. I my tu zadajemy zaraz pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Jest dużo o tyle, że wzrost jest w stosunku do poprzedniego roku o 25%. Ale jeśli to podzielimy na 365 dni w roku, to okazuje się, że dziennie łapiemy 273 kierowców. A powiatów w Polsce mamy chyba z 360 i 60 parę miast na prawach powiatu. Więc czy skuteczność policji w łapaniu tych nietrzeźwych kierowców jest dobra? No wychodzi na to, że biorąc pod uwagę, że tych złapanych nietrzeźwych kierowców jest ułamek promila, no to szacujemy, że pewnie ponad 100 tysięcy dziennie jeździ nietrzeźwych kierowców w Polsce, albo jeszcze więcej. Bo tak to trzeba ująć. Od 1 października tego roku zmieniają się przepisy i kodeks karny dostał nowelizację. Nietrzeźwi kierowcy będą karani karą więzienia i oczywiście utratą prawa jazdy. Do 3 lat będzie można dostać za samo prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym. Pierwsze projekty były takie, żeby zrobić nawet bezwzględną karę. Tutaj jest jeszcze taka, powiedzmy, luka, że będzie można może dostać w zawieszeniu ten wyrok, a sąd będzie miał prawo, że tak powiem, nie karać. Natomiast jeśli spowodujemy już recydywę, to obligatoryjnie minimum 3 miesiące więzienia do lat 5 chyba, albo 3. A jeśli w stanie nietrzeźwości spowodujemy wypadek ze skutkiem śmiertelnym, proszę Państwa, od 3 do 15 lat obligatoryjnie, plus oczywiście utrata prawa jazdy i plus oczywiście jeszcze wielka grzywna, bo tam są takie możliwości. Zmieniły się kary, zmieniły się warunki. Pozwolicie, że zacytuję, jak to brzmi. Kto znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadząc pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, to będzie karany. Następny minimum, widzę, 5 do 16 lat więzienia, prawda, za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. To są naprawdę drakońskie kary i drakońsko zostało to zaostrzone. Do tej pory to było tak trochę lekceważone przez kierowców, bo tu z Robertem rozmawialiśmy. Działalność, powiedzmy, policji. Ta działalność, prawda, no nie zawsze była doskonała i tak trochę lekceważono to. Ale prawda, czy ty chcesz powiedzieć nam, mi, słuchaczom, że chcesz zerwać z tradycją narodową? Że tradycja tradycją. Czym innym jest picie alkoholu, a czym innym jest siadanie za kierownicą po wypiciu alkoholu przy przekroczeniu tego progu. Ja oczywiście jestem zwolennikiem, żeby próg nietrzeźwości, prawda, podnieść do góry, nie? Tak, czyli 2 promile, 2,5? Nie. Pragnę przypomnieć, że od przyszłego roku jest projekt od marca. Jeżeli będziemy mieli 1,5 promila we krwi, to konfiskata samochodu. To jeszcze na pewno... Rozmawialiśmy o tym. Tak. Prawda jest taka, że jesteśmy nieskuteczni w walce z nietrzeźwymi kierowcami. Nie mówię tutaj o tych, którzy stan wskazujący na spożycie alkoholu, bo ja jestem zwolennikiem, żeby ten stan wskazujący był tak jak w Europie, w wielu państwach, żeby to było, powiedzmy, 0,4, nie? Jak jest na Litwie. 0,4, prawda, promila we krwi. Ale te drakońskie kary, może kierowca dostać 3 lata za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, pozbawienia wolności, a może nie dostać tych 3 lat. Jest to straszak? Może nie tak. Nie? Znowu pozostawiono ten rozwiązanie tego problemu, tak. czy zasądzenie tego problemu w gestii czyjej? Osoby, sędziego. No właśnie, tyle, chciałem to jakby właśnie uzmysłowić. Nie tylko sędziego, nie. Postępowanie zaczyna się, postępowanie przygotowawcze to jest na etapie prokuratury. Ale ja bym chciał tutaj powiedzieć o takiej rzeczy, że ile
czasu trwa ukaranie sprawcy i jak długo trwa postępowanie przygotowawcze. Bo postępowanie przygotowawcze w przypadku, prawda, jakby dochodzenia do prawdy to 2 miesiące, a w przypadku śledztwa może być 3 miesiące. Potem sprawa idzie do sądu, a w sądzie wiesz, jakie terminy? 7 miesięcy minimum w sprawach karnych, prawda, leci. Więc nie ma tej nieuchronności kary, niestety. Czego nie ma? Nieuchronności kary, takiej szybkiej nieuchronności kary. No ale to nie tylko w tej jednej kwestii motoryzacyjnej. No nie tylko, ale to rozmawiamy o nietrzeźwych, kierowcach. Każdej jednej nie ma. Rozmawiamy, no, prawda, no, rozumiesz? Nie, no to jeśli tam nie ma, to i tu nie ma. No to czego chcesz? No więc... Dlaczego policja chwali się takimi osiągnięciami, że ma, prawda, że to niby zmniejszenie liczby wypadków drogowych, a zwiększenie stanu nietrzeźwości? Czyli co? Gdzieś państwo źle działa. Jest akcja, trzeźwy poranek. Kogo tam na trzeźwym poranku łapiemy? Na trzeźwym poranku łapiemy wczorajszych tych, nie? Jeżeli tak. Już łapiemy. A tych nietrzeźwych po drogach ja postuluję. Proszę państwa, tak naprawdę, jak obserwujemy wypadki niektóre drogowe, to więcej nietrzeźwych kierowców chyba jeździ po południu. To jest jakby temat właśnie też ukrytych alkoholików. Bo jak na przykład po pracy on musi wypić, a potem siada w samochód i jedzie. Zamienimy te trzeźwe poranki na trzeźwe popołudnia. No weźmy, że tak powiem, jakąś tą akcyjność nie na pokaz, tylko spróbujmy robić to skutecznie. Tak. No wiem. Zaczipujmy wszystkich jak psy i będziemy wiedzieć, czy pił, nie pił, co jadł, tak. Gdzie jechał. Mielek, jeszcze parę lat. Zostaniesz zaczipowany, ja? Masz smartfona, to jesteś zaczipowany. Masz jeszcze wyjście, możesz, że tak powiem, no wyjąć z niego kartę. Mam jedno, drodzy państwo, wyjście, się rozpędzić i uderzyć łbem w ścianę. Takie zobacz, mam wyjście. Zobacz, jaka jest wykrywalność przestępstw. Szybko wykrywa się pewne przez sprawców pewnych przestępstw. Dlaczego? Bo nie wziął z sobą telefonu. A jak wziął z sobą telefon, znaczy, że wziął z sobą telefon, bo jakby nie wziął telefonu, to by go tak szybko nie wykryli. Według mnie to się zaczyna jakimiś małymi kroczkami od ustala się priorytety i potem je się realizuje. A u nas to jest takie jakby bombowiec spadł, wiecie państwo, tu na plac. Ale bach, jest, amen, i wszyscy dobrali do tego. A cała reszta i tak kupy się nie trzyma. Jak elektronika, prawda, pomaga dozorować obywatela. O, tak, tak. To mówisz o tym chipie, ale jeśli jeździsz samochodem, to już jesteś dozorowany. No. Przypomniałem się jedna rzecz. Ostatnio byłem na szkoleniu i ktoś wspomniał, że jedna z firm ubezpieczeniowych, nie będę cytał, być może to jest plot. Jedna z firm ubezpieczeniowych kupiła Janosika i dużo kont jest przypisanych do nazwiska, tak? To związane jest z Google, jakby tak. Polityka Google tak. I przypisany. Tak. I słyszałem, że na tej podstawie się zaczyna już robić jest, wartości polis ubezpieczeniowych. Oczywiście. Niewiele nam już tej wolności zostało. Tak, i w związku z tym stoimy, jak państwo tutaj widzicie, prawda, czego nikomu nie życzymy. Nikomu nie życzymy. Ale te ujęcia to są właśnie takie, że pamiętajcie, jedziecie pijani, może w stanie nietrzeźwości, jeśli tędy, kieruje się na ten termin osadzenia tak. I dobrowolnie można tam przyjść, to można tędy też przejść. Więc to jest ostatni jakby obraz z tej strony miasta, z wolności. Rozumiem.